Witam, tutaj jest Partiatix i dzisiaj pokażę wam grę, w której grałem Rengarem na dżungli. A więc tak jak tutaj gram u nas Riven na topie, Orianna na midzie, Rengo dżungla, Thresh i Vayne na bocie, a u nich Ahri na midzie, Vi na dżungli, Karma plus Ezreal na bocie i Jayce na topie. To jest najnowszy patch. 5.11 chyba. No i tyle. Tutaj gościu sobie gra Jayce, żeby go sprawdzić. Trochę dziwne. No bo w końcu to ranked. A ten Jayce został coś tam zmieniony. Ma po 6 leveli na skillach. No ale nie wiem. Lepiej go testować na normalu. Chyba że gościu już go testował. No bo to przecież nie jest początek tego patcha. No ale okej. Dobra, jeżeli chodzi o Rengara, to dżungla się raczej nic nie zmieniła od poprzednich patchy. Tak samo się nim gra. Tylko że ja gram teraz trochę inaczej, to zobaczcie. Trochę inny build niż w filmiku, który kiedyś tam nagrywałem. Też ciekawy, lepszy. Ej, tyle, no dobra. Zaczynamy od Blue, od żaby. Pomaga nam dwóch teammateów z drużyny, no to trochę szybciej to zrobi. Dobra, przyspieszymy to na dwójce, pogunamy, co to będzie. Dobra, najlepiej, żeby wbić chociaż te dwa staki. Te dwa staki to super ciosy, jak to nazwać. Oczywiście walimy wzmocnionym Q. Tutaj nie będziemy się lecieć z... Wow! Na drugi level oczywiście będziemy full. Jest gorszy od drugi level. Tutaj to znowu lamy mocne Q. O, Riana wróciła. LB ładnie. I teraz tak. Tutaj sobie dobijamy. Dobijamy te staki, żeby naładować je. Ale nie marnujemy je, żeby dobić tego wilka. Tylko zachowujemy te staki. Dobijamy go tam basic atakami i teraz tutaj dopiero używamy W, żeby jak najefektywniej robić ten dżunglę i lądować. No teraz tutaj... Na razie też używamy wzmocnionego Q. I używamy na niego smite. Ok, tutaj jest taki trik. Pokażę wam. Odciągamy tego dużego tatusia golema. Tamten wraca i w ogóle z nami nie walczy. Tak jakbyśmy z jednym walczyli. I teraz tutaj się leczymy trochę. No i cofamy. Można oczywiście robić żabę. Żabę, blue. Od razu potem reda i zgankować topa albo mida. Ale ja lubię taką technikę. Wszystko robimy naraz. Znaczy, no, za pierwszym razem wszystko. Potem wystarczy trochę kasy. Rengo oczywiście lecimy pod fioletowy bez majta, żeby mieć ten sustain dżungli, którego potrzeba Rengarem. I, no, żeby mieć potem HP, żeby zgankować. No i longsworda, jakieś poty. Tutaj oczywiście używamy wzmocnionego Q teraz, no. Mamy tego smite, HP nam nie będzie już brakowało. Oczywiście jak ktoś się czuje niepewnie, to niech używa tego W, ale wolniej się czyści dżunglę i nie wiem, gorzej jak tam. Tak przyspieszymy. Żaby oczywiście zmarnujemy, dodatkowy efekt. Teraz tak, to sobie nastakowaliśmy na żuku 5 staków. Wchodzimy na ganka. Okay. Jest tylko połucie, tam zresztą HP. Ale nic wielkiego. Na szczęście lecą za nami. Tutaj ładnie kupę tego flesza. Teraz tak, powiecie, że jak gracie Rengarem, to musicie skakać na ludzi z krzaków. To jest ważne, żeby nauczyć się tego grając Rengarem. Skakanie z tych krzaków. No i tyle. Jeżeli złapie się
tak jak ile na samym początku gry Rengarem, to już praktycznie z górki jest gra. Chyba że ktoś nie umie grać Rengarem. Ale Rengar jak złapie Fida. No ogólnie Rengo jest open, jeżeli chodzi o late game, to no to jest postać od one-shotowania, wskakuje w ADC przeciwnego albo APC, ale tu gorzej w Mazonie. No ale w ADC na przykład, no i gościu pada w mniej niż sekundę i o to chodzi w grze Rengarem. Ja nie jestem jakimś oczywiście mistrzem Rengara, no ale trochę pograłem. Trochę u siebie, trochę na Smurfie i jakoś to idzie. Okay. Trzeba oczywiście jak najszybciej być szósty Rengarem, bo no, wtedy się zaczyna dopiero gra Rengo. Jak najszybciej szósty level. Okej, tu będziemy się czaić na ganka. Oczywiście ta Orin. Ładnie coś nie. Nie wiem czy potrzebny flash, chociaż mogłaby skudo gonić Tavi. Ale wtedy może byśmy ją zabili, jakby goniła ze fragiem. A szkoda. Ok, wracamy do dżungli i mamy szósty level. Ok, to ta karma to jest jakiś debil. W ogóle co ona robi? Nie robię tej karmy, no ale okej. Tutaj będzie bardzo słaby ta siatka, no trzeba trochę pograć z tym Rengarem i pouczyć się rzucenia tych siatek, tego E, tych bolasów, czy jak to tam nazywać. No bo to jest bardzo przydatne, jak ktoś tym trafia do ganków, chyba najlepsze co może być. Później też na przykład na takiego Yzreela, który może odskoczyć, jeżeli wskakujecie w niego z ulta, no to walicie mu E i wskakujecie wtedy. Może się uda to pokazać w tej grze, nie pamiętam nawet. Dobra, to już nic nie zrobimy. Sorry. Mamy trochę golda, mieliśmy. I teraz tak. Lecimy Brutalizera. No to wiadomo, od tego buduje się tego czerwonego itemka. No to się składa do niego Brutalizera, ale nie kupujemy tego itemka. W ogóle Rengarze go nie składamy, nie ulepszamy. Tylko lecimy, budka na cooldowny, mamy wtedy 40% cooldownów, bardzo szybko, w 9 minucie. Możemy oddać Lubona, w ogóle niepotrzebne. A ta Oriana i tak nieźle gra, więc przydaje się. Okej, tutaj czajmy się, żeby wejść chociaż na bota albo gdzieś. No wiadomo, Rengarem to lepiej się gdzieś tu ustawić, bo to mogą być wardy. A jeżeli zacznie się jakaś walka na bocie albo na midzie, to po prostu już wam bolt tutaj spory błąd zrobiłem. Bo ona jest bardzo silna na tym levelu. A ja się zjeblałem, jak po prostu skłoszowałem, zużyłem ulta. Ona mnie po prostu redem dopaliło, nawet się nie przejęło. Dobra, tutaj ona jest bez ulti. Pamiętajcie, żeby dawać takie info teammate'om. Jak gościu źródła sulta. No żeby wiedzieć, no, widzicie, że ona leci za tą Vi. No ona by mogła po prostu się odwrócić i ją zabić, no ale ulti nie ma, no to nie da rady. Okej, tu przeżyje ledwo. Tam poleciało. Dobra, my lecimy oczywiście na Reda. Jakiegoś pingwarda. Warto zawsze kupić, jakbyście chcieli jakiegoś Drake'a robić. W ogóle na obiektywie warto kupować wardy. A tak to wardy zwykle zielone też kupować warto, żeby mieć tą wizję. Bardzo się przydaje w grze wizja. Musimy smajtować też, żeby mieć sporo kupę. Tu jest taki klip. Rzucacie sobie tu warda, po prostu skaczecie do golemów, zaoszczędzacie trochę drogi i czasu. No i szybciej się wtedy dżungle robi. Ok, przyspieszymy to, no co pokazywać. No oczywiście te żuki warto je robić, ale
Też warto zdobywać z nich te staki. Tutaj oczywiście użyjemy E, bo to jest Ari, ma 8 level, czyli ma swoje ulti, ale i tak uciekła. Za mało obrażeń jeszcze. Gdyby to była późniejsza minuta, to po prostu już by nie żyła. Ok, tutaj pamiętajcie, że na żuki, jeżeli już chcecie je zabijać, to używajcie E, bo nie dość, no to bardzo je długo przytrzymuje. Jest to dobra akcja. Od tej Oriany bardzo dobra. Zabiła tego Jace'ego. Arrivem średnio gra to Irli, później będzie dużo lepiej. Później trochę lepiej to rzucanie bolasem wyjdzie. Niż wcześniej z tej karmy nie trafiłem. No ale okej. Trzeba trochę pograć tym Rengarem, bo to rzucanie bolasem bardzo się przydaje. Okej, to oczywiście jeżeli robimy wilczki albo raptory, to zostawiamy jednego małego, żeby gościu jak najmniej zdobył. Mimo tak to jak zrobimy wszystkie, no to on akurat jak będzie tu szedł, to mogą mu się już odrobić. Tak to nic nie zdobędzie. Po troszeczkę kolego tam 10 to niech się. Niech se weźmie to 10 golda już tam. Jest trochę golda, ale zbieramy na Tiamata. Chyba jeden z najważniejszych itemów na Rengo, czyli to się wracało. No bo to jest dodatkowy bazik atak, jak jeżeli używamy tego itemka, no i przy one-shotowaniu z ultem, albo nawet po prostu przy skutowaniu przeciwnika bardzo się przydaje. Używanie Hydry, bo dodatkowe obrażenia. Tak jak zawsze przecież o to chodzi w tej grze. Tak, tutaj robimy sobie ten złom E, używamy, żeby go zatrzymać. Dobra, przyspieszymy to, no bo tu już nic nie ma ciekawego do wyglądania. Kupujemy Tiamata, kosztuje 1900. To trzeba zapamiętajcie, że 1900 Tiamat i wracamy. A chyba, że musicie wracać, no to wracajcie. Ok, tutaj będziemy próbowali robić tego Drake'a, albo gdzie? Teraz tak. Walimy E, zanim wskoczymy. Jeżeli już rzuciliśmy E, to wtedy od razu wskakujemy. Wtedy uderzy ją E, a my wskoczymy w tym samym czasie, co uderzy E. Więc nie dość, że ma slowa od początku. No jeżeli macie 5 staków, no to wtedy... wtedy snera bijecie, no i nie będzie w ogóle mogło uciec. Tak, robimy to. Rengarem się bardzo szybko robi dragon. Bo macie te 5 staków, tego Tiamata. No. Tutaj nie ma co zagrać. Jak widać, Riven się nie popisuje w tym, nie widzę 5, no ale to jest Riven. Złapie jakieś fragi później, to już będzie kosa. Okej, tutaj trochę za długo siedzę. Jak widzicie, oni mają tu Warda. Ja o tym nie wiedziałem. Jak debil tu siedziałem, nie warto tak robić. Lepiej się cofnijcie, tylko czas marnujecie. Chyba ten treści, czy to miał na tym dawnić, nie. Cofujemy się. Nie trzeba cofać, jeżeli macie wyjątkowego smajta, robimy sobie żabę. No i trochę HP więcej jest. No i przyspieszymy to oczyszczenie. Aż dumie cię świczuli. Nic fajnego. Znaczy nic fajnego. Nic trudnego. W czyszczeniu dżungli. Okej, lecimy sobie na Reda, bo wstał. Red też jest fajny, bo nie dość daje tu limit. No to jeszcze oczywiście slowa. Więc stary bym próbuje robić na kolana. Na szczęście Oriana sobie zrobił. Nie przejmujcie się, że ktoś tam widuje na tym topie. Top to w sumie mało znaczy w tej grze.
Marzy, no nie wiem, no jak ktoś tam gra tankami, to i tak będzie tankiem, no Riven to i tak Riven, więc i tak będzie robić obrażenia. Ale wyjdzie na tego gościa, który to przewiduje. No i tyle, no. Tego ogromne obrażenia. Okej, okay, teraz tak. Oczywiście lecimy Last Whispera teraz, no ale że kasy nie miałem na niego, no to już sobie kupiłem Vampire Scepter'a. Też przydatna rzecz. Trochę zwiększy sustain w tej dżungli. Chociaż Rengo z tym fioletowym smite'em na zupełności wystarczy. Okej, okay, tutaj sobie oczywiście przycinamy. Wchodzimy. Gość zniknął, no nie ma szans. Tej oczywiście nie dorwę, no bo nie mam jak skoczyć. Ale dorwę tą, też nie tylko. O, to ulti było świetne, genialne. Ale dobrze gra, tutaj zobaczymy. Oczywiście pamiętajcie, że puszować turety. Dobra, tu się killami. Można przegrywać bardzo dużo killi i tak wygrać grę. O, przeciwnik nie puszował. Też zależy od jakiegoś team kompu, od tego jak się skalują czempiony. Akurat Rengo OP w late game'ie. A jak złapie parę fragów w early, tak jak ja, no to przez całą grę OP. Ok, to pomożemy oczywiście Oriance z tym Blue. I Drake. Pamiętajcie, żeby tego E często używać. No jeszcze nie ma takich obrażeń, żeby z kugościa zabijać po prostu, zanim zdążę zareagować, więc warto go z E łapać i mu wpieprzyć wtedy ostro. Dobra, tutaj oczywiście raz Whisper i zbieramy na Yomu. Te trzy itemy pamiętajcie na Rengarze zawsze obowiązkowo, czyli Last Whisper, Hydra i Yomu. A reszta to jak kto lubi, ja lubię budować Nifi. Czasem się buduje dwa fantomy, sprzedaje się budkę i dwa i fantomy w wolne miejsce, zamiast itemka na dżunglę drugi. Też OP 100% kryta, widzicie cały czas po 1000 bohaterów, więc jest naprawdę mocne. Albo można Infi i Trinity. No i też ogromne obrażenia. Macie wzmocnienie ten basic attack. Ok, tutaj gościu po prostu spłynął, no nie ma szans. Chyba zatem on jest 1-5 i jest naprawdę wielkim gównem w tej grze. Ale i tak by nie miał szans. W ogóle nie rozumiem, czemu tak ludzie na siłę grają tym zdjęciem na tym ADC. Ten akurat nie gra pod tą kroplę, ale Boże święty, zero obrażeń. Przez pół gry się nic nie da. Jeszcze ludzie rushują tą Muramanę jak najszybciej. Nic nie zadają przez pół gry. Boże święty. Tak nie lubię Eza w teamie, jeżeli chodzi o ADC. To jest naprawdę gównianym ADC jak dla mnie. Ale pewnie coś tam ludzie cisną i ten akurat jest głównym. Chociaż ja wiem, też jest głównym, też niby 1-5, ale chociaż 7 asyst. Tamten ma tylko 3. Dobra, przybierzemy Hydra. 1400 kosztuje. Jeżeli macie Vampiric Sceptera to 600. Coś takiego. Pamiętajcie, te koszty, warto się nauczyć tych kosztów. No też wiadomo, kiedy wracać. No. Nawet jeżeli tam jesteście, nie wiem, na fulla czy coś, to nie zawsze warto się wpieprzać tam i, nie wiem, dobijać te miniony na siłę, żeby dozbierać, nie wiem, na siłę więcej i więcej. Tylko czasem warto jednak cofnąć.
trochę wcześniej. Okej, tutaj biegłem na Ari. Mogłem zabić Zrilla tak samo jak Ari, tak samo szybko. Ale ona jest dużo większa. Po prostu miała kreskę życia na to już. Okej, tutaj ktoś się tak wyczerpią. Dziura jeszcze jak uciekł. Ale po to jest flash. Właśnie jak ten będzie stakował. Jak się chociaż trochę się nie stakował. Przecież w tej minucie powinien być nie pasuje. Ja tutaj padłem, trochę się spieprzyłem. Ale zobaczcie, ona była 1-5. Jest już 5-5. Z Riven, obrażenia po prostu jak ma, bo jest Riven. 340 obrażeń takich ten. Oczywiście ulti daje od cholery. I pasywka. Jeszcze jak ma ulti włączone, to chyba 100 dodatkowych obrażeń. Znaczy na przy uderzeniach. Jest chora. To jest chora postać. Broken bardziej niż Rengo. Czyli... Dobra, lecimy tym Rengo. Teraz tak, Drake za chwilę wstaje, no to oczywiście nie robimy sobie po drodze wilków, żab i zrillów. Tylko lecimy do tego Drake'a, jak już porobimy, no bo obiektywy. Jedna z najważniejszych rzeczy tej gry. No to rzucamy ulta, karma już się zrobiło. Po prostu do niej skoczyłem. Tu już są za duże obrażenia. Nawet jak mam gówno ADC, to i tak tutaj reda niepotrzebnie, no ale tak przyzwyczajenie tak. Gdyby to był mój red, to mnie oddał, ale przeciwnika, no to już niech wierzę. Jak widzicie, jeszcze tego nie sprzedałem, ale oczywiście sprzedam to, gdy będę mógł. Dlatego tego nie ulepszę tego itema, no bo nie daje więcej niż Brutalizer. Niepotrzebne, daje to troszeczkę obrażeń więcej, ale nie opłaca się po prostu. Lepiej kupować inne itemy niż to ulepszyć. Coś próbuję, ale mu nic nie wyjdzie. Tutaj Goria naprawdę zabije to. Wtedy go tu zabiła, teraz go tu prawie zabiła. Co za to? Pani przeżyje. Jeszcze raz jesteś sobie tego. Zapuśćcie na to wyjście. Akurat wszedł kryt. Dobra, jeszcze raz ta akcja. Nic, jak oczywiście dobijamy tamtego. Tutaj tego bolasa akurat trafiłem. Teraz tak, nie możecie uciec, chyba wklejacie obraźni klejka. Możecie przerywać za 1200 w gościa. Jeszcze to całe jego hapa. Ona tutaj oczywiście ma ulti, więc nie mogłem uciec. No to próbowałem jeszcze ją zabić, ale akurat trafiła mnie czarmem jak na nią leciałem, więc... No nic. Tak to mu chociaż jej z ulti zmarnował. Tak to mu chociaż ulti zmarnował. A tak to zmarnowałem. Nic nie zmarnowałem. Nic i tak nie mogę uciec. Tak mnie dogoniło, bo ma swoje movementy jak władzi to ku. Okej, popatrzymy na Riven. Naprawdę OP farma. Nawet jak na, tak nie wyfidowała, ale farmy trzyma. To nie jest jakiś cienki gracz. Po prostu pewnie nigdy nie grała z jego. To, co to ma być? Robi to. No chyba tak myślę. Specjalnie odliczają. Właśnie gościu był 1-5. To jest Riven, no. Zasrany broken. Nie to co Rengo. A Rengo to przy niej to jest niczym. To są takie, no, jedne z najmocniejszych takich postaci w tej grze, jak ta Riven. Która no dostaje jakieś nerfy, a i tak jest OP. Rengo też dostało nerfy, dalej jest OP. Ludzie go mainują na topu, no niszczy po prostu. Tutaj oczywiście Baron, ogromne obrażenia, bardzo się szybko to robi. Cofniemy sobie na szybkość. Jak widzicie, zrobiłem Minfi i tutaj Trinity będę leciał. Tyle, będzie trochę szans na kryta, później można butka sprzedać, kupić Zephyra albo Statika. Jak kupicie Statika, to jeszcze większy burst jest. No i też jest fajnie.
kopę tutaj, żeby ją próbować zabić. No nie wyszło. Patrzcie, jak nie wyszło wam zabijanie Ari czy coś APC. A widzicie tutaj takiego kretyna, że tak walicie mu E. Gościu już nie może uciec. Po prostu zniknął. Jeżeli gościu, no gościu w ogóle nie jest tankowatym, co to butek daje mu 25 armora i 10% tam ochrony przed bazik atakami, no ale to jest za mało na Rengara. No. Na Rengara trzeba co najmniej 4 Thornmaili, no inaczej to nie ma co marzyć, żeby przeżyć. Bo tu w ogóle League of Place, ten z 1.10 jest prościej. Tutaj trochę się wyleczymy, no i zniszczymy pinka, bo trzeba. Czekam sobie na ult, żeby wskoczyć przez ścianę, a potem uciec z flashem. Nie radzę mi na tą szansę, nie będę miał na to. Jednego steka mi brakuje, no to szukam teraz miejsca, żeby to stackować tam. Ja chyba już się nie złożę w tej grze, mam nadzieję. Szkoda, że nie wbiję chyba już tego Trinity Force'a, no bo tak ten wam do tego taki boost jest. Teraz tak. Nie wbijamy się w front lane, tylko lecimy z tyłu, jakieś carry. Tak się właśnie gra Rengara, no nie wbijamy się w tanku z przodu, taką dwaj, którą go właśnie jakby goleję. Ale nie wbijamy się w ten frontline, tylko przebiegamy. Często stawiają pinka w środku, więc trzeba tak naokoło trochę, żeby tam zdobyć zasięg do takiej Arii albo do takiego Zilla. No i potem po prostu ich zabijamy. I te tanki składają się później. Ta zmiana jest zabójcza. Dobra, że to będzie tyle z tą grą. Tutaj już pusujemy na spokojnie, fajnie przyjmują. No i tyle. Dobra. Jeszcze mi zabiło. Dobra, dzięki za obejrzeliście do końca. Mam nadzieję, że się podobało, że tak to dajcie, nie wiem, lajka, suba, bo już niedługo nowe filmiki. No i zapraszam również na streama, gdzie można oglądać Rengo na żywo. No i oczywiście Godyra, w którym gram non-stop, tymi dwoma postaciami, bo mi się bardzo podobają. No i tyle. Trzymajcie się.